ten odcinek, który jakiś czas temu został dokończony. Myślę, że widać, jak docelowo będzie wyglądać ulica Głęboka. Już pod koniec tego miesiąca będzie otwarta też przestrzeń i będzie można menniczą zjeżdżać, tak jak i przed remontem, w stronę ulicy Głębokiej i Zamkowej. Także myślę, że to też zmieni trochę system poruszania się po mieście. Natomiast no, idziemy w górę. Chodniki powstają. Myślę, że środek będzie już niedługo też na drugim etapie. Staramy się dotrzymać, oczywiście firma stara się dotrzymać terminów, które nam podała. No, wyskakują nam takie rzeczy, jak na przykład piwnice, o których nikt nie wiedział, więc mamy i takie przestrzenie, oczywiście pod nadzorem konserwatora i naszych archeologów będziemy zabezpieczać te miejsca. No, myślę, że zaczyna to wyglądać już ładnie. Szkoda, że firma nie skończyła przed sezonem, ale myślę, że i tak wielu turystów, jak widzimy przed chwileczką, mieliśmy miłą rozmowę z turystami z Knurowa, którzy przyjechali do nas na kemping, także jest to takie miejsce, które przyciąga i będzie przyciągać i będzie jeszcze piękniej. No właśnie, ale te utrudnienia są często takie no, nieprzewidziane, jakieś jak na przykład piwnice, no i to wszystko wpływa na ten czas realizacji, jest nowy harmonogram. Tak, jest nowy harmonogram. Remont ulicy Głębokiej ma się skończyć we wrześniu, jednak pamiętajmy, że pierwotny termin to był 30 maja, który nie został dotrzymany, ale tak jak pani powiedziała, mamy, to jest zabytkowe śródmieście Cieszyna, w którym wykonywane przez ostatnie lata prace też były w różnym stopniu dokładnie zrobione, czy niedokładnie zrobione. Mieliśmy problem z gazem, potem okazało się, że firma, która nam buduje ulicę Głęboką, czy modernizuje ulicę Głęboką, ma również problemy związane z epidemią i z nieobecnością pracowników, także no musimy wziąć pod uwagę też, że są to takie rzeczy, na które w tym dziwnym czasie i w tym trudnym czasie nie mamy do końca wpływu. Także staramy się zrobić to z jak najmniejszymi obciążeniami dla naszych mieszkańców, zwłaszcza tych mieszkających w Śródmieściu. No ale remont to jest remont. Nie? Każdy z nas przeżył jakiś remont w swoim mieszkaniu i te utrudnienia są. No właśnie, pani burmistrz, czy remont to remont, czyli w najbliższym czasie, gdzie te utrudnienia, jakie to utrudnienia, najbliższy czas? No jesteśmy w tej chwili na tym odcinku takim newralgicznym w pobliżu ulicy Kominiarskiej. Chcemy dojść jak najszybciej do Starego Targu, także myślę, że to są te najbardziej uciążliwe prace, też w związku z tym, że mamy oczywiście sygnały o tym, że jedna z kamienic jest popękana i zgłaszają nam właściciele tą informację. Też w tej chwili pracujemy nad zmianą technologii i na pewno będziemy w sposób odpowiedni zabezpieczać te kamienice, które znajdują się w pobliżu rynku. Bo tam był problem, rzeczywiście okazuje się, że droga, która była już kilkakrotnie przebudowywana, jest na różnych odcinkach różnie budowana. Tam akurat mamy taką płytę, która prawdopodobnie pozwoli nam bez korytowania na tyle dobrze zbudować podbudowę tej drogi, że nie będziemy musieli jakby takich prac wykonywać jak tutaj na ulicy, na końcu ulicy Głębokiej.